my! Patryku, wróciliśmy do treningów. Udało się wypocząć? Tak, myślę, że te 2,5 tygodnia pomogą przede wszystkim dla mnie odpocząć, złapać taki głód piłki i z przyjemnością przyszedłem na pierwszy trening, na badania i fajnie, że te badania już przeszliśmy, że możemy normalnie trenować i no jest fajnie. Ciebie rok temu nie było. Już rok temu było tak, że między tymi dwoma treningami w Szczecinie był czas na odpoczynek zorganizowany w klubie. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy dla ciebie nowość? Nie. Przeżywałem takie coś już w Turcji, bo mieliśmy po 2 treningi. Zostawaliśmy w klubie i tam po obiedzie mieliśmy 2-3 godzinki spania, potem trening, także to jest normalka. Każdy z nas może wypocząć i przygotować się w 100% do drugiego treningu, także wydaje mi się, że to jest fajne i dobrze, że tak jest. Dopiero drugi dzień przygotowań, już niektórzy powoli mówią, że powoli czuć w nogach to, że będzie ciężko po prostu, bo krótki okres i musi być dość intensywny. Obawiasz się, czy liczysz na to, że taki ciężki okres wiele da po prostu? Powiem tak, nie jest łatwo, ale nie ma na co narzekać. Jest to taki okres, że trzeba dać siebie wszystko, że trzeba pokazać, jak to się mówi, charakter i w tych ciężkich chwilach zacisnąć zęby i ciężko trenować. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że poprzez ciężką pracę każdy z pojedynczych zawodników może dojść do jak najlepszej formy i wydaje mi się, że nie ma tutaj takiego jakiegoś marudzenia, że jest ciężko, że nie mam siły. Każdy z nas robi swoją pracę w 100% i mam nadzieję, że ona zaowocuje w meczach ligowych.